Ten krajobraz już znamy, bo jesteśmy na torze imienia Gilles Villeneuve w Montrealu. Tak, to jest jeszcze... Jedziemy! Skończyliśmy już Grand Prix Monaco, 8 okrążeń, nie wracajmy do tego. Teraz przed nami Grand Prix Kanady, na tym się skupmy. No, tak to jest tutaj. Tutaj odbędzie się Grand Prix Kanady, dosyć stara impreza. No, pierwsze Grand Prix odbyło się w 1967, czyli w 2007, w tym sezonie będziemy obchodzić 50-lecie. Hurra! No, od 1967 nie od razu rozgrywano go oczywiście w Montrealu. Miało to miejsce na dwóch innych torach, od 78 do 78 wpadli, żeby zrobić taki tor. Ja go nazywam parkowym. Pomysł się spodobał, tor jest całkiem dobry i od 78 praktycznie bez przerwy rozgrywa się tutaj GP Kanady. Pierwsze Grand Prix 78, bardzo ważne dla Kanadyjczyków, bo wygrał je Kanadyjczyk Gilles Villeneuve, na którego cześć później już po jego śmierci na torze Zolder nazwano to, ten tor jego imieniem. Wcześniej to był Circuit Île Notre-Dame. No dobra, to może teraz coś o samym torze, od razu wiadomo, przenosimy się do Trzcibora. Halo, halo. Chwila. Ładuje się do bolidu. Muszę się wymościć wygodnie. Muszą mnie w pasy zapiąć. No bo bez pasów wiadomo. Śmierć piła mogiła. Kierownica, najważniejsze. I zaczynamy już nasze okrążenie kwalifikacyjne. Nasze okrążenie kwalifikacyjne na tym torze. I mijając już linię startu-matu, zbliżamy się do zakrętu pierwszego. Hamujemy tu standardowo. Chociaż jest to nieco szybszy zakręt niż zakręt drugi. Tu już musimy mocniej zwolnić. Wyprostujemy, wyprostowany. Czeka nas już pierwsza szykana. Pamiętacie, że przejeżdżamy ją agresywnie. Dohamowywując na czwartym biegu ją przejeżdżam. Oba zakręty. Zakręt następny na pełnym gazie. Tu znowu do setnego metra. Tej szykany już nie możemy ściąć. Tak ostro. Przejeżdża się to na drugim biegu już. Czeka nas tutaj taka króciutka, prosta. Zbliża się następna szykana, tutaj już można agresywnie na czwartym biegu. Uwaga, a przypominam, żeby nie ścinać. Ścinanie jest niedozwolone. Kolejna prosta. I tu za chwilę będziemy mieć taki niebitny nawrót. Tu hamujemy przed setnym metrem, 125. Na drugim biegu. Powoli dodajemy gazu. I jesteśmy już na tej niebitnej, prostej. Nie zapominajmy o DRS-ie i jedziemy. Ale już za chwilę to najważniejsza, ostatnia szykana przy ścianie mistrzów. Po prawej są znaczniki, hamujemy przy setnym metrze. Jeśli chce się przejechać tą szykanię agresywnie, tak jak ja, to na czwartym biegu. Trzeba tak wycelować bolid, żeby zmieścić się między te dwa szczyty w jednej linii. Wymaga to naprawdę stabilnego bolidu. A, skończyliśmy? Dobra, koniec okrążenia. Już. Usłyszę tą informację? Nie, muszę sobie sprawdzić. Mamy nowy system chłodzenia hamulców, czyli informacje dotyczące tego chłodzenia hamulców są prawdziwe. Znak zapytania był niepotrzebny. Mamy lepszy system, mamy lepsze nieco hamulców. A, redukcja zużywania się hamulców. O to chodzi. Też dobrze. Znaczy ja tak za bardzo nie zużywam oczywiście hamulców, ale no, no to też kwestia wyścigów. Dobra. Jak już mówiłem, Malia przeżył mikrozawał wczoraj, ale żyje. Zdziewor znaczy Szczycki na 9 miejscu, bo takiego bajzlu chyba jeszcze no, dawno nie było. Tutaj, dobra, zobaczmy jak to w tej chwili wygląda. Jeśli się postaramy, mam szansę nawet na podium. A może i wygram wyścig? Ale może nie szalejmy, dobra, w tej chwili zobaczmy jak wygląda Locata. Zapomniałem powiedzieć, na pole position jest Nico Rosberg z Fernando Alonso. No, za plecami to może nie, ale no, obok, z pierwszego pola. Drugie pole Hamilton i Weber, Massa Raikkonen na trzecim polu, na czwartym polu Perez i Button, czyli dwa McLareny. No i to piąte pole, które nas najbardziej interesuje, Trzcibór Zdrzeszczycki i obym nie dał się wyprzedzić Roman Grosjean. Lotusy mają niezłe kopyto, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o prędkość, mają niezłe kopyto, także będę musiał na to uważać. A, i strategia wyścigu. No to tak jak myślałem. Generalnie na opcjonalnych już wiemy, że wytrzymał no, może 7 okrążeń, na tych zużytych raczej przyjadę 6, nie 7. 6 przejechał 7. Na drugi pit stop zjadę w ostatniej chwili, może uda mi się jakimś cudem przeoszczędzić oponę, tak żeby
Chociaż nie no, może jednak chyba nie dam rady drugiego pitstopu wyjechać na opcjonalnych. Musiano faktycznie o 7-8 okrążeń przejechać, a poza tym raczej nie będę jeździł na tych opcjonalnych zbyt delikatnie. Chociaż. No dobra, na drugie główne na pewno wyjadę w ostatniej chwili, wtedy zostanie mi 12 okrążeń, jak mówiłem, wytrzymałem około 20, nieco mniej jak 20. Wyskakuje, że po 17 już zejdą. Okej, może być. No ale dzięki temu ostatnim pitstopie na głównych będę mógł trochę już przeszarżować, bo wyścig się skończy, zanim zdążę je zużyć. Będę mieć te kilka kółek w zapasie, także okej, ta strategia no... Jeśli jednak bym nie wyjechał drugi raz na opcjonalnych, nie przeszłoby to. Sobie to później wyliczę. Dobra. Montreal, to wszystko się zgadza, więc się. No dobra. A, no i oczywiście wyjechałem na zużytych oponach. W sesji Q3, tak, jako zużytych, ale zawsze zużytych, także będę mieć troszeczkę mniej okrążeń, tak, może się podrapać. Dobra, zaczynamy, nie ma co tracić czasu. Zaczynamy siódmą niebitną rundę. Kuźwa. Sezonu zimowego Formuły 1 2013. Na torze imienia Gilles Villeneuve w Kanadzie. Tu. No i oczywiście start. Ja startuję z 9 pozycji, teraz to jest 15, także nie muszę się go bać. Znaczy, przed nim jest Vettel, jest na 14 pozycji, także będzie próbował pewnie wyrównać przewagę jakąś tam odzyskać jakoś te pozycje. Przed nami jest Perez i Button, czyli McLaren z tyłu, Sauber i Grosz. No dobra, na Groszka przede wszystkim trzeba uważać. Dobrze, z tyłu i Pink, jeden tych wspaniaczek, dobra. A gdzie idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze Perez, nie, to był Button. Cześć, mu tam popchnęli! Mam jeszcze Kersu w zapasie. Kanada to jest taki tor, no, liczny, bo uliczny taki tor parkowy. Gdzie trzeba to uważać jednak. Niełatwo się to wyprzedzało. Aczkolwiek mi się udało. Dobra, Massa jest znowu za mną. Ema! Jestem piątki, dobra, jest. Mam troszeczkę cięższy bolid, przypomnę. Zawalony paliwem, będę musiał nad tym troszeczkę popracować. A, nie mam kartu, dobra. Ale jestem piąty, oj. Jakbym poleciał na ścianę. A, właśnie, ściana. Ooooo! Hamilton chyba stracił skrzydło. Hamilton stracił skrzydło, tak mi się wydaje. Jest tam jakiś glitch, że kawałek skrzydła jeszcze widać. Taki błąd graficzny, ale Hamilton stracił skrzydło. I to w takim naprawdę newralgicznym punkcie, bo na prostej startowej cię musi przejechać jeszcze jedno pełne kółko. Żeby dojechać do pit stopu. No, pech Lewisa Hamiltona jak pierun po prostu. Także młody debiutant Cibor wręczy wszystkich, tylko na tym korzysta. Walczymy dalej. Podium. Zobaczmy, czy w ogóle Hamilton ukończy w ogóle ten wyścig, czy zjedzie do boku, czy sobie po prostu debiutant w pokój. Jadę w tej chwili tak umiarkowanie agresywnie, przypominam, że mam troszeczkę za dużo paliwa. Także trzeba uważać w tej chwili. To dzięki temu... Dobra. Rosberg pewnie jest pierwszy, Alonso drugi, tam widziałem Ferrari, trzeci jest Weber. Tu za nimi próbuje ścigać Cibor Brzęczyszczycki. Jest drugie okrążenie. Opony wyglądają jako tako. Nie ma w tej chwili co gadać o oponach. Dobra, po prostu skupimy się na ściganiu. Chciałem.
Tak, będę musiał na to uważać, jak za dużo zacznę, to mnie w końcu wlepią karę. Musiał ostrożnie. Świetna robota, utrzymaj tempo, tego nam było trzeba. To jest troszeczkę śliska ta szykana, bo tutaj traci się docisk, jeździ się tu nieco wolniej. Oj. Spokojnie. Na wojnie. Teraz zajebiście skaczę na tej chwili w stosunku do... Oj. Do tej w ogóle? Robera? Dobra, mamy jeszcze parę... naście, parę dziesiąt tych... okrążeń, także jeszcze zdążę go dogonić. Tymczasem Vettel z Alonso o to się leją. Tam walczą o pozycję lidera. Weber idzie tak sobie. No jest trzeci, bo... naszych obliczeń Rosberg będzie zjeżdżał w przeciągu dwóch okrążeń. Dzięki, czyli Rosberg jeżdża na szóstym razem z nami. Okej, musimy zmieścić się w dolnej granicy minuty 17, dolnych 17. Nie bardzo wiem, o co mu chodzi, ale no... będę po prostu jeździł tak jak umiem. Szybko. Najszybszym kierowcą na torze. Ale chodzi mu o tempo... Naciskaj na bolid przed nami, może popełnił jakiś błąd. Strata to 2,3 sekundy w tej chwili. No, sporo straciłem w tej chwili, dobra. Praca jebitnie w sektorze drugim. Muszę jakoś mu przeciwdziałać. Może coś źle robię na tej szykanie, na tej pierwszej, na tej wąskiej. Co to? A nie, myślałem, że ja coś mam. A to albo Hulk, albo Weber ma uszkodzone uczenie skrzydło, także... muszę się go trzymać. Czemu? Bo przy odrobinie szczęścia będę mu to skrzydło wymieniać, a jak wiemy, wymiana skrzydło to jest jakieś 2,5 sekundy z życia wyjęte. Co? To umożliwi nam wyprzedzenie pan Webera. Wiecie, może próbuję przejechać troszeczkę znowu ściąłem. Jezu kulczasny. Chciałem troszeczkę później dohamować, ale widzę, że się nie da. A czyli będę pomagał się tu troszeczkę Hersem. Okej, idzie nam dobrze, jestem na piątym miejscu, za chwilę pierwsze zmiany. Strata do bolidu przed nami wynosi około 2 sekundy. Weber troszeczkę jakby zwolnił tempa. Przecież pamiętajmy, że ja dalej jadę na wzbogaconej. Będę musiał w końcu troszeczkę zwolnić. I zrobię to chyba właśnie na następnym okrążeniu. Dobra, zacznę już leciutko zwolnię tempa. Cool. Coś ciekawe. Weber oszczędza w tej chwili paliwo. To znaczy, że musimy to szybko wyprzedzić teraz, bo jeśli teraz oszczędza paliwo... Na tę chwilę Alonso jest najszybszym kierowcą na torze. Znów przeżyłem na tym. Że sorry. Nie dobra. Weber zjeżdża. Nie, jeszcze nie zjeżdża. Ja zjeżdżam teraz. Oczywiście nie należy tak jeździć. Oczywiście przypomnę, nie należy tak zjeżdżać do boksu, ale... ale... można.
Zrobię to, co zazwyczaj mi wychodzi. Zjeżdżam pizzę wcześniej. Uważaj, żeby nie przejechać białej linii, kiedy wyjeżdżasz z boksów. Inaczej zarobisz karę. Jestem siódmy. Ktoś widzę już skończył wyścig. Nie wiemy kto. Być może Hamilton. Samochód dostał nowy komplet opon podstawowych. Musisz zatrzymać się już tylko raz. Został jeden przystanek. Tak, będziemy musieli jeszcze raz jechać po głównej, a póki co troszeczkę przyspieszę tempa. Wreszcie przejedziemy na standardzie. Bolid za tobą jedzie na oponach opcjonalnych. Dają mu one przewagę. I w tej chwili mniej więcej... Niezły widzę, co jakąś się zrobi tam w pierwszych zakrętach. Dokładnie. No masami troszeczkę uciekł oczywiście, ale no po pierwsze drugi sektor jest taki troszeczkę w moim wydaniu niezbyt udawalny. To raz, a dwa, no zresztą. A dwa takie no. Dobra, teraz się skupić. Oby mówimy nie iść krzywo, jeśli to faktycznie był Weber. I gaz. I... A, masa jeszcze nie wjeżdża, udaje się. No dobra, no to to tak, że mamy to opanowane, Weber jest za nami. Się przerzucę na standard. Może później to wszystko przeoszczędzę paliwa, jeśli to będzie miało jakiś sens. Dobra, póki co wyścig w tej w Kanadzie wychodzi dla jedną całkiem nieźle. Przypomnijmy, że Kubica oczywiście to jest jedyny wyścig, jaki tutaj wygrał. Inaczej. Jedyny wyścig, jaki wygrał Kubica, miał miejsce właśnie tutaj w Kanadzie w 2008 roku. Szczerze powiedziawszy, wiąże się z tym taka ciekawa historia. Przypomnijmy oczywiście, że Kubica... No i trzeci jestem. Teraz spróbujmy... Troszeczkę pociśnąć państwa z tyłu, z przodu, troszeczkę pociśnijmy państwa z przodu, daleko mam do... Alonso obejmuje prowadzenie, tak przy okazji. Rosberg w tej chwili znowu ściąłem, ja muszę uważać. Rosberg w tej chwili jest drugi, obejmuje prowadzenie Alonso. W sumie może to dla mnie będzie nawet lepiej, bo... Jeśli chodzi o kopyt, no to tutaj oczywiście bezapelacyjnie dominuje Ferrari. Także Rosberg będzie mieć troszeczkę może wolniejsze tempo. A to też lepiej będzie sobie rodzina zakręta, mam wrażenie. Zobaczymy. A troszeczkę jest stwierdzielna Weberowi, delikatnie. W tej chwili tracę 9, prawie 9 sekund do Rosberga. Szatański DRS, trzeba będzie na to uważać. Dojechać jakoś do pierwszego, do tutaj, do zakrętu. Oj, kurczę. No, troszeczkę po sobie poteptałem, ale... Traciłem. Nie ma wszystko traciłem. Wracając do Kubicy, oczywiście... Przypomnijmy, że... Kiedy startował, no jakby taki pierwszy pełnoprawny, oczywiście zaczynał karierę w 2006 sezonie, dostał od Grand Prix Węgier. Zastępował tam Jacques Villeneuve bodajże. Nie, jeździł z Jacques Villeneuve. Nie, to dobra, wiecie, to żeby nie skłamać. Generalnie zaczął karierę... 2007 to był jego taki pełnoprawny sezon. Jeśli chodzi o jego pierwszy tak wyścig w Kanadzie, bo tamtym sezonie nie było jeszcze w Kanadzie, to niestety... Jak wiecie, przydarzy mu się groźny wypadek, dokładnie w tym miejscu zahaczył o bolid Pierno Trullego, który próbował wyprzedzić, nie wiem czy go dublował czy nie. Zahaczył o bolid Pierno Trullego, którego próbował wyprzedzić.
w efekcie romnął te barierki, które tam były widoczne po prawej stronie i no, no to był tam dosyć poważny wypadek, zresztą tam prędkości są dosyć spore na tamtej prostej przed nawrotem. Takiej prostej na to, no. Na tej prostej przed nawrotem tam osiąga się spore prędkości, takie to był poważny wypadek. Nie wystartował w następnym Grand Prix USA Kubica, startował w następnym wyścigu. Już to był chyba nawet, nie pamiętam. Turcji, to już był Grand Prix Turcji. Ale w USA zastąpił go Sebastian Vettel, który no... radził sobie, jako debiutant poradził sobie całkiem dobrze. Zapunktował, to już wydaje się ufnie. Punktacja liczyło się do 8 miejsc, nie do 10 punktacji, bo to coś inne. No i Grand Prix Kanady w 2008 roku. Rozbiega jeszcze chyba niedawno, nie tak, więc skupię się na zachowaniu tego podium. No i Grand Prix Kanady 2008 już bezkolizyjnie za Kubicy dojechał, że tak powiem, no porządnie, totalnie dojechał. Rosberg chyba jedzie na wzbogaconej. Możemy z tego skorzystać, bo jeśli jedzie teraz na wzbogaconej, to później będzie 10% zwolnić tempa, oby. Alonso mówi, że nieźle odjeżdża. Przypomnijmy, czemu to się nazywa ściana mistrzów. 99 miejsce. Tutaj właśnie na tamtej barierze, na tej ostatniej ścianie, właśnie w tej barierze rozbiło się aż trzech mistrzów. Damon Hill, Jacques Villeneuve. Na temat Villeneuve'a obu, na wszystkich trzech jeszcze opowiem za chwilę. Damon Hill, nawet nie wiem, czy Schumacher się wtedy nie rozbił. Na pewno był to jakiś mistrza. Schumacher wtedy jednak był jakimś tam mistrzem. Jakim tam mistrzem, ale mistrzem. Nie, dobra. Robert Kubica i Grand Prix Kanady 2008, bo jeśli chodzi o wygraną Roberta Kubica, to było takie no dosyć... Po pierwsze, no było to troszeczkę zaskakujące to raz, a po drugie okoliczności wygrania, po pierwsze. Bo ten wyścig akurat sobie ostatnio oglądałem, to wiem, po pierwsze. Hers, zapomniałem o Hersie, gdy jeszcze nie było Hersu, w 2009 prowadzili Hers, to czytam. Powinniśmy pomyśleć o zmianie mieszanki paliwa, aby nie zużyć całego zapasu przed końcem wyścigu. Nie róbcie tego w domu. Poprzedzanie to też jest to. Generalnie. Wyścig w Kanadzie, tak, nie pamiętam na którym pozycji startował Kubica. Generalnie, po starcie, po pierwszych okrążeniach prowadził Hamilton, drugi był Kubica. Właśnie. W trzecim miejscu pracował się Kimi Räikkönen. Hamilton był w stanie uciec całkiem szybko Kubicy. No jakieś 5 sekund, na pierwszych 10 okrążenia uciekł na jakieś 5 sekund, no ale pierwsze McLareny wtedy naprawdę brylowały na parkiecie do tych rzeczy. A po drugie Kimi miał Kubica miał za plecami Kimiego Räikkönena, także musiał się przed nim bronić, jeździł wtedy w barwach Ferrari z Räikkönen. Ale... tam tracisz tempo, mam wrażenie. Może to przez pogadanie, ale do końca. Potem już się zaczęły pewne komplikacje. Masa jedzie chyba na... No gdzie mnie... Co ja dostałem ostrzeżenie? On mnie blokował. Już będę mnie próbował przyblokować na zewnętrzne, więc to... Mnie się czepiają. Generalnie, wszystko ładnie, pięknie, ale w pewnym momencie zdarzyło się, że Zutil, parę razy wyjechał samochód bezpieczeństwa, ale Zutil miał problemy ze skrzynią biegu, w tym musiał zaparkować. A jak widzicie, specyfika tego toru jest taka troszeczkę, no... Generalnie jest to tor uliczny, to nazywam torem parkowym, bo to generalnie jest park. Generalnie Zutil zaparkował w takim dosyć pechowym miejscu, na poboczu właśnie, gdzieś tutaj w tym... w pierwszym czy drugim sektorze, na takim innym poboczu, jak tutaj widać. Nie w tym miejscu chyba dokładnie, ale w podobnym. Generalnie samochód bezpieczeństwa musiał wyjechać.
Na parę okrążeń wyjechał samochód bezpieczeństwa. Łatwo oczywiście się domyślić, że to jest wyjazd samochodu bezpieczeństwa, którego w tym sezonie zimowym jeszcze nie mieliśmy. Wyjazd samochodu bezpieczeństwa to jest bardzo dobra okazja do zmiany opon. Także sporo kierowców oczywiście wjechało na tą zmianę opon. Czołówka również wjechała wszyscy w tym samym okrążeniu. Hamilton, Raikkonen i Kubica. Ale z racji tego, że wyjazd był wyłączony, było czerwone światło. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tym czerwonym światłem, może to być to, że... Może czerwone światło jest wtedy, jak safety car po prostu przejeżdża przy tych pierwszych zakrętach. Tego wam nie powiem. Może jedną troszeczkę dam po garach. No może jak to skończę mówić. W każdym razie było czerwone światło przy wyjeździe z pitstopu. Raikkonen, Kubica skończyli swoje wyjazdy. Zatrzymali się tutaj przy tej linii, przy linii wyjazdowej do pitstopu. Raikkonen, Kubica praktycznie koło siebie stali wtedy. Kubica bardziej tak od zewnętrzny, jeśli Kubica z prawej strony, jeśli mam być sobie dokładni. No i Hamilton zrobił tam nam niespodziankę, ponieważ Hamilton nie zauważył tego czerwonego światła, nie zauważył też, że pewnie zdziwił się trochę czemu swoją, nie zauważył czerwonego światła przy wyjeździe, że nie można wyjeżdżać z pitstopu i puknął w Raikkonena. Jeszcze to nawet Rosbergowi się obrywało, Hamilton jeździł wtedy w McLarenie, Rosberg był wtedy w Williamsie. No i Hamilton puknął w Raikkonena, obaj skończyli wyścig i generalnie Kubica. W międzyczasie po tym puknięciu było już zielone światło, Kubica już wyjechał na tym zielonym świetle. Tam Borowczyk siedział, że oberwie mu się właśnie za wyjazd na czerwonym świetle. Chyba ostro się tego cypiali. Kary wtedy leciały potężne. A tutaj tak trochę leży. 5-10 sekund, a wtedy to były kary. Jeszcze wtedy to były kary. Za przekroczenie prędkości w pitstopie to 10-sekundowe stop and go. Kara przyjazdu przez boksy plus jeszcze zatrzymuje się w boksie na 10 sekund. Rzeźnie. Nie ma co liczyć na dobry wynik. Ale dobra. I generalnie mówię. Kubica wyjechał, po tym puknięciu już było zielone światło. Kubica w odpowiednim momencie, naprawdę w odpowiednim momencie, był przytomny, wyjechał. No i siłą rzeczy, Hamiltona już nie było, Raikkonena już nie było, więc spokojnie jechać. I wygrał. I był pierwszy do samego końca praktycznie. Ale on jeździ w Wolidzie Zaubera, to raz. Ja jeżdżę w Wolidzie Force India. Także chyba nie poprawię tego szokującego wyniku. Zostali. O, Hulk się dołączył. Czy wyprzedził Masę? I Webera bodajże. Skupmy się póki co na wyścigu. Nadal nie wiem, kto wypadł. Chciałem? Nie chciałem. Wracaj do Rosberga w tej chwili. Podczas tej gadaniny straciłem do niego 12 dodatkowych sekund, łącznie 20. To, że wyprzedziłem Masę, to jest sukces, uważam za sukces. Oj. Dobra. Się chyba zdekoncentrowałem troszeczkę, ale dobra. Muszę wrócić do tematu, czy tak powiem. 21 sekund straty. Kers na pełną kurwę. Jadę cały czas na standardzie, przypominam. Alonso troszeczkę odjechał Rosbergowi. Łoż kurwa, ej no. I bo cały czas mnie blokują przy wyjeździe. Wiecie co, to jadę sobie, przejadę na oszczędną, bo pewnie będzie ze mnie zmieniać to skrzydło. Będę jechał na oszczędnej, już chyba nie jestem w stanie dogonić Rosberga. Choćby nie wiem, co zrobił. Wobec tego przyoszczędzę sobie paliwa. Bo najprawdopodobniej tam te ekipy... Masa, Hulkenberg pewnie mnie powyprzedzają po tych zmianach, także biorąc na to poprawki, przejadę sobie kawałeczek na oszczędnej,
oszczędzi sobie paliwa, by na drugim komplecie głównych stracił sobie wzbogaconą, by móc ich dogonić, bo chyba jednak sobie zachowam to po odjęciu. Trzecie miejsce to jest naprawdę dla zespołu Forcingia jeszcze w tamtym okresie. To było jebitne osiągnięcie. Do tej pory zespół Forcingia, w sumie dopiero w tym sezonie się zdarzyło. Dopiero w ostatnich sezonach, 15-16 się zdarzało, że zespół Forcingia zaczął stawać na podium. I sprawą Pereza, bo Forcingia do tej pory no, taki miał pecha i do tej pory nigdy nie... A co jest chyba do siebie? Pociąg. Chyba że zrobię to. Zrobiłem to. Cześć, będąc tak atakowanym, wyprowadzając taki kontratak, niestety będę tracił najbliższe do tego trafia. Ale już go chyba i tak nie dogonię. A, no i jeszcze taka ważna wiadomość, o której nie mówiłem wczoraj. A dowiedziałem się dzisiaj. Czyli wczoraj. Dobra. Generalnie dowiedziałem się, niestety zła informacja, Manor bankrutuje. Manor Racing bankrutuje, zespół Manora już nie istnieje, będzie troszeczkę luźniej na torze. Do tego 10 zespołów, 20 kierowców. Się skończyły te czasy, że zawsze musi być dwóch kierowców. Był pomysł, że powiedzieć na trzech kierowców, ale to było w momencie, kiedy Red Bull, ktoś zgubił skrzydełko. Chyba nie, to nie moje. Nie, moje. Nie, ja zgubiłem już ścianie miejsc, bo tam nie ale... Tu będę jeździł na standardzie tą prostą. Żeby mieć jakieś tempo. Generalnie zostało nam już tylko 20 kierowców, może ostatecznie przypomnijmy, jak wygląda stawka na rok, na sezon 2017, bo a więc, dominujący obecnie nam zespół Mercedesa. Też po tych zmianach regulaminu to nie jest wcale już takie pewne. Obecnie nam panujący zespół Mercedes ma dwóch kierowców, oczywiście. Nico Rosberg już nie jeździ, Lewis Hamilton jednak mimo Nico Rosberg już nie jeździ, to wiemy. Lewis Hamilton oczywiście pozostał w Mercedesie. I razem z nim będzie jeździć Valtteri Bottas. Przypominam, że nie wzięli Pascala Wehrlein'a. Już nawet Christian Horner, czy tam Adrian Newey, w tym razie ktoś już... Chyba Horner właśnie. Już się o to troszeczkę czepią Mercedesa, że nie daje szansy swoim juniorom. Tylko podkupuje doświadczonych jakichś, no czyli... Myślę, że taktyka, jeśli... Wydaje mi się, taktyka Mercedesa jest prosta. Dwóch doświadczonych kierowców, bo chcą mieć znowu mistrza. Się przyzwyczaili. Na tym jeszcze polega strategia w tej chwili Mercedesa, że po prostu walczą o mistrzostwo, dlatego nie dają żadnego nowicjusza. Chcą mieć kolejnego konstruktora, bo im mało było. Także Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Nico Rosberg już dziś nie będzie, chociaż może kiedyś wróci. Zespół drugi na tą chwilę to zespół zespół Red Bull. Właśnie. To jest zmiana. Też oczywiście nie będzie Ricardo Verstappen, chociaż... Massa będzie oszczędzać paliwo. Może Rosberg już też, choć 29 sekund strat. W tej chwili, żeby go dogonić, to musimy dotyczyć jakieś 2,5 sekundy szybciej od niego. Chyba nie ma takiej mocy. Ale mnie w tej chwili mało obchodzi. On już w ogóle jest jakieś pewnie 40 sekund ode mnie. Mamy paliwo w zapasie. Powinieneś rozważyć zmianę mieszanki na bogatszą na następne kilka okrążeń. Fajnie. Panuje na wszystkim. Dogoni nas w międzyczasie Rekona. A wiecie, to już może chyba przerzucę się na standard. Myślę, że mam dość paliwa, żeby później w razie było jakoś im odjechać. Także generalnie 23 okrążenie. Może zaryzykuję. O, już nasi wyjeżdżają, no to się zaczyna. Dobra, zjeżdżam na tym okrążeniu. Red Bull oczywiście Ricardo Verstappen, już są oczywiście spekulacje, że Verstappen będzie dać. Oj.
przepraszam, kliknęło mi się. Przy okazji widzieliście paletę wszystkich widoków kamery, jakie... To jest pierwszy, wiecie, zahaczyłem łokciem o mikrofon. Nie bardzo mam w tej chwili jak go poprawić. Rosberg właśnie zjechał do pitstopu, z tego co widzę. My zjeżdżamy już teraz. Tam jest dużo mniej paliwa w zapasie, także jak już wyjedziemy na tych głównych, to my się dodamy kopyta. Wypiszemy troszeczkę. Mówię, są już spekulacje, czy Verstappen będzie walczył o mistrzostwo. W tej chwili, jeśli chodzi, pamiętamy oczywiście, że Ricardo Verstappen, no, dogadywali się między sobą, to nie, że była tym Verstappen sporo, jeśli chodzi o ten zespół, ale no, aczkolwiek były takie spekulacje, Ricardo Verstappen mówili już, że jeśli coś, no już zakładajcie mi, nie trzeba wymieniać tego skrzydła, dobrze, dobra, przyjdzie, a co za pedań, cholera, ja, powracamy po pogodę. 2,5 sekundy zrzucia wyłęka, oczywiście. Też tak wyprzedziłem Webera. Jestem ósmy. Też paru kolesi jeszcze chyba nie dojeżdżało. No dobra, pobawimy się w wyprzedzanie. Generalnie sytuacja w Red Bullu może się troszeczkę zmienić, jakieś mówiłem, jest nie fajna atmosfera, ale może się to troszeczkę popieprzyć. Z racji tego, no, że jeśli będą walczyć o mistrzostwo, to będzie jakaś większa presja. Red Bull zacznie faktycznie walczyć o mistrza konstruktorów, czy mistrza świata. Mistrza konstruktorów, to jeszcze to mistrz świata może być tylko jeden, albo Ricardo, albo Verstappen. Już się nie będą tak lubili oczywiście z tego tytułu. Kogoś dublują. Tak, jest, dublują. Widziałem tam chyba jakiegoś Toro Rosso, mogę po prostu wystać. Nieee! Werna, dokładnie. Oj, dzięki. A nie, Hulka, bo wyprzedzałem, także. Hulka, chyba nie, także ja chyba mam. Tylko to jest taka moja wrosta, jest tylko jedna strefa DRS. Weber, ty chory. To Vettel był. Musiał jednak nie przebić tak dalej. Dobra, wygląda na to, że kierowca przed tobą próbuje wypracować sobie przewagę. Jedzie na pełnych obrotach z maksymalną mocą. Ściąłem, ale spokojnie. Sporadycznie ścinać to się każdemu zdarza. Też nie jakby częściej. Ja jednak nie będę na podium, ale mimo wszystko to jestem na bardzo wysokiej lokacie, jeśli tak do tu Forcinga, jestem szósty. A mogę dokądś tutaj ponemę. Chyba, że zrobię ten sam myk, co w Australii. Zresztą już nie mam co na to liczyć. Następnie mamy zespół Ferrari i tu też żadnych zmian. Sebastian Vettel i po raz enty już spekulowano, czy Raikkonen poleci z zespołu, a tymczasem Raikkonen trzyma się dobrze. Aczkolwiek, no, jak wiemy, po ostatnim sezonie, który Ferrari nie wygrał żadnego wyścigu, Mercedes wygrał praktycznie wszystkie, plus dwa zwycięstwa dla Red Bulla. Tym dwa zwycięstwa dla Red Bulla były. No właśnie, zaczyna się dublowanie, zmienia Hiltona. Jak się mówi, wymaga się to inaczej. Jak już mówiłem, sytuacja w Ferrari jest dosyć mniej taka koleżeńska, że po prostu no, narzekał cały czas na błędne flagi. Ja też przed nami ma 3 sekundy przewagi. Żyła po prostu Raikkonen, jakieś pytanie się tu nie przejmuje. On jest w tym wypadku razem z siedzącym Vettelem jest kierowcą jakby numer 2. Vettel po prostu dostaje kubicy. Nie powiem kurwicy, żeby nie przeklinać. Wszystko jest generowuje tę sytuację, że ciągle nie może wygrywać, a on chce wygrywać. On chce mieć piątego mistrza. Ambitny koleś. Nie wiem, się nawet. Ktoś musi w końcu nakopać Mercedesowi. I nie chcą, żeby był to Red Bull.
Ja na wszystką stratę skrzydła puszczałem. Będę szósty. No trudno, ale szóste miejsce to jest tak bardzo dobry wynik. O, Ferrari, mamy Williamsa. Nie, dobra, nie będzie Williams, oczywiście wiemy, że Force India jest. Dobra, powiem, że Force India. Tu się troszeczkę zmieniło. Sergio Perez oczywiście zostaje. Aczkolwiek wiele zespołów chciało go mieć. Ten sezon naprawdę, sezon 2016 pożyczył naprawdę gibitnie. Ja się przerzucę na standard mimo wszystko. Sergio Perez mimo wszystko zostaje w Force Indii, no i będzie mieć nowego partnera zespołowego, jest chyba na Ocona. Młodzika, który zdążył się ewakuować z zespołu Mano, który przypomnę został już chyba nie będzie istniał. Zniknął z mapy Formuły 1. Rekon w tym momencie chyba ściga się z Masą. Z tego skorzystam. Masa będzie popełniać błędy, Rekonem będzie popełniać błędy, a ja w tym czasie tyk i do mnie wygodnie. Esteban Ocon w Force India ewakuował się z Menora, podobnie jak Oscar Werner, na którym za chwilę, który też no, narzekał troszeczkę, że czemu nie on trafił do Force Indii. Troszeczkę mu się nie dzieje, bo trafił mu się gorszy zespół. Na chwilę obecną, stawkę dużo gorszy. A Force India w tej chwili no, jest, można powiedzieć, nawet czołowym zespołem. Zobaczymy, czy utrzyma tą formę czy z zeszłego sezonu, jeśli tak to dobrze dla. Znowu na lot. Czuj się na szczęście. Dobra, wygląda na to, że kierowca przed tobą próbuje wypracować sobie. A nie ma kuźwa jakiejś dobrej wiadomości. No co, no oszczędza przez pół wyścigu i teraz ma. Raikkonen ma nad tobą około 5 sekund przewagi, nie odpuszczaj mu. Uciekam Hulkowi, to już jest wynik. Też nie ma tak, że po prostu, że jadę ja. A nie, pojedynek. Weber, Hulkenberg za nami są. To wszystko jest daje po garach. Zespół Williams. Valtteri Bottasa już nie ma, bo został podkupiony przez Mercedesa. Jak wiemy, także Felipe Massa już wiemy, że zawiesza emeryturę na ten sezon. Przypomnę, że Valtteri Bottas podpisał kontrakt z Mercedesem tylko na jeden rok. Raikkonen troszeczkę zwolnił tempa. Ale to nie to wery. Też może kogoś dublował. Dlatego. Widzę Caterhama chyba na horyzoncie. Także tego. Korek z przodu, uważaj tak przy wyprzedzaniu. Powinni cię przepuścić. Caterham. To pewnie. 4 sekundy do następnego. Obstawiam, że to. Chłopie, to nie jest Ferrari. Gazu, gazu. Podsięgnie, też na F, ale no. I przypomnijmy, że. A, jeszcze wracając do Williamsa. Przypomnijmy, że Felipe Massa został ściągnięty z racji tego, że mamy nowego kierowcę w stawce, Lensa Strolla. Nie pamiętam skąd on jest. Nazwy brzmi z Anglii, ale to różnie bywa. W każdym razie. No dobra, w każdym razie. Chodziło o to po prostu, żeby jakoś tajemniczyć młodego. Więc potrzebny jest jakiś bardziej doświadczony kierowca. Z tego się na Limasy. Następny zespół. Nie pamiętam, jak wyglądały konstruktory w sezonie 16, tak dokładnie. Zacznijmy od McLarena. Przejdźmy do McLarena. Baton zawiesza działalność na ten sezon, ale najprawdopodobniej skończy swoje wyścigowanie już tak totalnie. Drugi Caterham. Także jego miejsce zastąpi Stoffel Van Dorn.
który już popisał się w Bahrajnie w tym sezonie w zdobycie jednego punktu w swoim decydującym wyścigu. Brawo. No i szefować mu będzie Fernando Alonso, który nie ma zamiaru rezygnować tak szybko z Formuły 1, jak pozostali jego koledzy. Nadal ma wrażenie, że McLaren może dać czadu w tym sezonie, no może faktycznie. Wszystko może się zdarzyć w tej chwili, po zmianie przepisów zawsze wyjąć się różne dziwne rzeczy. No tu mamy jeszcze zespół Haas. Romain Grosjean oczywiście zostaje w zespole Haas. Esteban Gutierrez już niestety nie. Jego miejsce zajmuje Kevin Magnussen, który też nie jeździł Renault. O tym o Renault. To teraz może faktycznie Renault. Jeszcze? Zespół Renault w międzyczasie. Zostawił na miejsce pierwszego kierowcy Juliana Palmera. To jest trochę zaskakujące. Z kim on tam teraz... Cholera, zapomniałem, z kim on jeździ teraz. Będzie jeździć. Ale zapomniałem. Będę jako wariat, żeby może jakimś cudem dopełnić Raikkonen, ale... chyba nie przypomnę sobie. Cztery siedem, no ja bym w miarę porównywalnie chyba do Kimiego. Na tę chwilę, ale... no kurwa, no nie przypomnę sobie, kto jeździł w Renault. Oj. Raikkonen ma nad tobą około 5 sekund przewagi, nie odpuszczę. No dobra, nie liczyłem na to, że tego nie... Raikkonen, ale takie blokowanie... No dobra, i tak jestem szósty, to już jest naprawdę duży sukces. Direkt gdzieś tam nasze rękońce, jak był 15, tak chyba jest, 1,80. Próbuję zmniejszyć stratę. No, to jest chyba... Weber, wiesz? Wszystko się tempa. Ja wiecie, jak tak próbuję, to nawet... Nie masz dużej przewagi nad samochodem z tyłu, tylko 2 sekundy. Dobra, to coś to oszczędzę paliwa może. Nie pamiętam, tak to w Renault, w każdym razie, dobra, jakie tam są jeszcze zespoły? Toro Rosso. Daniel Kwiat jakimś cudem mimo wszystko jednak zostaje w zespole. Razem z Carlosem Sainzem będą dalej jeździć. Zauber, Marcus Ericsson. Dobrze się spisuje, dobry jest kierowca. Pewnie kiedyś trafi do lepszego zespołu. Marcus Ericsson całkiem zostaje w zespole oczywiście. Pomimo tego, że Maciulowy boli kiedyś całkiem nieźle. Pascal Wehrlein podobny, bo to właśnie on takiego Zaubera. W porównaniu z Okonem tu troszeczkę tak skakowo, ale... bywa. No już. No dobra, cudów nie ma, to jest jednak Force India, będę szósty. Byle to utrzymać, bo już widzę, Weber się ze mną czai. Tak czai mi. Jeździ w tej chwili nam zbogacony, muszę na to uważać. Przyspieszamy, Gers na pełnej pasji. Chyba tykłem barierkę. Tykłem się o barierę chyba. Musisz zwiększyć dystans. Bolid z tyłu ma do ciebie tylko sekundę i zaraz wykonuje. No dobra, czyli ostatnie 3 okrążenia spędzę na tym, żeby nie dać się wychylić bez Webera. Szósta pozycja to jest 1, 2, 6 chyba punktów. Jasne. 10, 9, nie 6. 8, 10 jest za 10, za 5 jest 10, za 6 jest 8. Dobra, 8 punktów będę mieć. Czyli troszeczkę jednak. Podbuduję sobie tę punktację. Nareszcie. Od Bahrajnu żadnego punktu nie zdobyłem. Wszyscy pamiętają wyścig Monaco oczywiście. Ja bym wolał nie pamiętać. Takie brawurowe zapomniałem o hamowaniu.
Tu też można ściąć ten zakręt, tak jakby taka ciekawostka. Miałem szansę na podium, ale jakby nie pieprznął tego skrzydła, to... ...by mi tak nie uciekli. A zadać pan jakieś pytania? Dobrze, jesteśmy o dwa miejsca. Raikkonen jest już na pudle. Massa jest czwarty. No. Raikkonen to ma fajny boli w Lotusa. W Lotusie by sobie albo w McLarenie. O. McLaren to ma kupić. Czyli taki McLaren na siebie. No już w tej chwili można spekulować. A nie. Teraz tam. Mamy kolejną ofiarę, nie wiadomo, nie wiadomo, informacja, mamy kolejną ofiarę. Nie wiem kto to jest, ale jest to ktoś z przodu. Czekajcie, zjedziemy na sektor. Więc mógł to być albo Rosberg, albo Raikkonen, albo Massa, albo... Hamilton był za mną, czy przede mną? W każdym razie, Alonso... No dobra, zobaczymy, czy Alonso... zachował swoją pierwszą pozycję, jeśli nie, to naprawdę potem nie zalądzi, co się stało. Zobaczymy. Tak, znowu miałem nalew. Oczywiście trzeba... Ej, Fernando Alonso, zwycięzcą Grand Prix Kanady. Ja znowu miałem nalew, tak że osobnie troszeczkę. Fakt, iż Alonso jednak nie wypadł na tym snajperze, to pewnie gdzieś to ktoś z Mercedesa, bo Rosberg to chyba Hamilton nie przegonił. Zapomniałem w ogóle o Hamiltonie, że tutaj jest. Ale dobra. Fernando Alonso, zwycięzcą Grand Prix tego, Kanady. Chciałem jeszcze coś powiedzieć o kanadyjskich kierowcach, ale to może już nie zdążę. Generalnie tych ważnych było kanadyjskich kierowców sporo. No, no nie tak sporo, kilkunastu, ale trzech najważniejszych, no dwóch. Dwóch i pół generalnie. Najważniejszych, ale to już chyba nie zdążę opowiedzieć, bo się za bardzo rozgadałem. To wyleciały mi w ogóle nazwisko z tegorocznej stawki, no. Idźciebor Brzęczyszczyski za Felipe Massą na miejscu piątym, kurwa, cieszy się jak dziecko. Przypomnę, ten kask naprawdę pasuje do tego bolidu. Jabada badu. Gratulacje, piąte miejsce. Tak, Fernando Alonso mi kurwa, nie wierzę. Czyli to jednak był, czyli w tym wypadku okazuje się, Vettel nie ukończył wyścigu, a Raikkonen jednak nie wyrobił się. Czyli no, po prostu nie to, że wyprzedziłem, czy, że to Raikkonen wyprzedził Massę, tylko po prostu nie ukończył wyścigu. Przewidziałem to. Ciekawe, czy znowu nie zapomniał, zapomniał użyć kierownicy. Paul Di Resta minimalnie otarł się o punkt 11. Cholera, szkoda. Gdybyśmy mieli 10 punktów dla zespołu Force India. Ludzie, dobra, jest sukces, jest to naprawdę sukces. Wyścig w Kanadzie dla Ścibora Mężczyzskiego jest naprawdę udany. Jeszcze tu nie wygrał. Jeszcze nie, już raz wygrał Australii, to już w ogóle był szok. Proszę. A drugiego Kubice, jeśli chodzi o Kanadę, będziemy musieli poczekać. Kontynuuj. Przesunąłeś się na siódme miejsce w klasyfikacji kierowców. Jestem w tej chwili egzekwo z Raikkonenem, czyli... Który ja byłem po Monaco, bo nie pamiętam. Ale w każdym razie chyba niżej jak siódmy, chyba na dziewiąty, albo ósmy, albo dziewiąty. I podskoczyłem w klasyfikację, jestem już siódmy, mam 37 punktów. No. Vettel nie ukończył wyścigu, ale mimo wszystko pozostaje mistrzem świata. Alonso nie zdążył go dogonić. Weber jest szósty, ale był za mną.
Także jeśli uda mi się pokonać Webera i Massę w tym sezonie, jeśli będę piąty, sumaru, to będzie... Znaczy mówiąc w tym bolidzie, bo... Nie, dobra, nie będę spoilował, że tak tylko rzec. Dobra, sukces, jestem dziewiąty, zobaczmy jak wyglądają konstruktorzy na tę chwilę. Sahara Force India jest szósta. Doganiamy generalnie Mercedesy, tracimy do nich 17 punktów. A Perez i Baton, no, w tym wyścigu zgarnęli tylko... A nie pamiętam, kurwa, niepotrzebnie przepomniałem, ale no z tego co widzę generalnie Perez, Baton... No mają więcej punktów ode mnie. Obydwaj mają więcej punktów ode mnie. Paul Di Resta ma w tej chwili tylko jeden punkt. Chyba, że za wyścig Monaco właśnie, bo tam był 10 chyba. Był 9 ostatecznie pamiętam, że Monaco był 9 w kwalifikacji. Także no, okej, okay, no dobra, w każdym razie już nie gada, wystarczy. Teraz hura od zespołu. A mogłem wejść na podium. No cześć chłopaki, w górę ptaki, chłopaki, zajebisty wyścig, nie super, jestem piąty, jesteś super, spoko koleś, a Bierę jest jakieś tam szarej dupy, tak trzymaj. No siema z dziś, jak już myślałem, że po prostu, że nie dopłynę do tego Montrealu, już myślałem, że po prostu się zgubię jeszcze z tobą. Dobra, spieprzam. Wszystkim stawiam piwo. No po takim wyścigu to my się sklejemy w trzy dupy po prostu. Szczybar Wnętrzyszczycki, szczęśliwy ze zwycięstwa z kolegą, gdzieś tam... Jest Di Restą, ale piąty. Zespół Force India, jak na sezon 2013, piąte miejsce, to jest naprawdę wysoka lokata. Oczywiście, no, na tamtym sezonie dosyć często zdarzało się, że punktowali, ale nie aż tak. Piąte miejsce to jest naprawdę wysoka lokata dla tego zespołu. Wspominając na wyścig w Australii. Czy też był w ogóle kosmos? I strategia była inna. Niż inne zespoły zasadniczo dzięki strategii wygrają właśnie ten wyścig. Ale to też jest ważne, wyścig, strategia. Fernando Alonso zdobywa popisowe zwycięstwo. No i jestem ciekawy, czy Vettel wygra kolejnego mistrza, czy jednak dogoni go Alonso. No, no cóż, Vettel nie ukończył tego wyścigu, Alonso wygrał wyścig. Odzyskał 25 punktów, już jest blisko niego. No dobra, ja nie liczę na to, że trochę... Na... Pudło nawet, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, okej. Okay. I otrzymuję za ten wyścig kolejny punkt expa. I to jakie już? Byłem prawie na trzecim poziomie, teraz jestem prawie na czwartym. Skontynuuj. Następny wyścig Silverstone. I tak, jak widzicie, tutaj jest napisane, że to jest bardzo ważny dla nas wyścig. Jest tak nawet informacja o to, że... Silverstone jest wyjątkowym wyścigiem na zespołu, więc oczekiwania nie napisali czemu, ale ja tylko przypomnę, że Force India ma tą bazę swoją, prawda, właśnie w Silverstone. Ten zespół ma właśnie stajnię swoją własną, prywatną właśnie w Silverstone. Także no, nie dziwię się, że to jest dla nich ważny wyścig. Jesteśmy w generalce, siódmy w generalce, przewidywana pozycja końcowa 12. Biorą pod uwagę fakt, że mogę po prostu żadnego punktu nie wygrać. Albo liczą punktację, albo liczą punkty... Albo liczą to ze średniej, no nie wiem, w każdym razie będę zdecydowanie wyżej jak siódmy. Mam zamiar, no, znaczy może nie zdecydowanie. Ale jeśli będę przed Massą, przed Weberem, to będzie kuźwa sukces. Jeśli będę piąty, wtedy już. Piąty, no piąty. Dobra, Czcibor Zęczyszczycki się żegna, musi się spić w slacie z trzy dupy z inżynierem Zdzisławem. To ja lecę. Nie wiem, co tu się pije w Kanadzie. Sok z klonów chyba. Dobra, Czcibor Zęczyszczycki się żegna, Drakon 94 zaprasza na kolejny wyścig Silverstone. Ważny wyścig. I z pewnością, o ile nie będzie padać, to sprawdzimy sobie już za tydzień. I jeśli nie będzie padać, to może to być naprawdę dobry wyścig. No, Silverstone idzie mi tak trochę w deszczu. Właśnie szkoda, że nie było deszczu w Kanadzie, bo w deszczu, mówię, ze wszystkich wyścigów deszczowych, jak raz w Kanadzie mi idzie naprawdę dobrze. Kończmy już tam, bo już się rozgadałem, kończmy już może ten wyścig. Jestem piąty, to się liczy. Jestem zadowolony, Maria się cieszy, inżynierzy się cieszą, mechanicy się cieszą, ci kolesi od metru się cieszą, sprzątacy wszyscy się cieszą.
I będę mógł w końcu, i w końcu nie pole, i w końcu nie będę musiał lecieć do w luku bagażowym. Yes! Drakon 94 i Cistibur już się żegnają, widzimy się za tydzień, cześć! I jeszcze jedna ważna rzecz oczywiście, cyk!